Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Rybki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Assassin's Creed Valhalla. Jak widzicie, ja sobie tutaj oznaczyłem kolejne trzy miejsca, do których pójdziemy, zanim jeszcze zakończymy kwestię zwiadowców Fulke. Gdyż mamy tutaj Hrodgara. Tak, Hrodgar się gościa nazywał? Ojoj, on jest całkiem potężnym bojem z tego, co widzę. Plus, on nie jest jeszcze teoretycznie nawet nasz poziom, bo on jest 280-poziomowym zelotą. I ogółem... Ojej, to nie było to, co chciałem zrobić. Chciałem sobie użyć trucizny. I... O, jest odporny, okej. Okay. Warto pamiętać, warto wiedzieć. Ktoś się jeszcze tutaj rzuca nawet na nas. Do nas. I jest to kusznik, z którym... Nie wiem, czy będę chciał się bić. Znaczy, pewnie go dobiję, ale dopiero po Hrodgarze. Wracając do samego Hrodgara. Teoretycznie nie jest to osoba na nasz poziom. Ale z drugiej strony... akurat tutaj nazwę znowu zły przycisk. Znowu szarża. Pum, 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 pum. No ta szarża akurat tak sobie zadziałała, muszę przyznać. Nie ma leczenia się, panie kolego, nie ma leczenia się. Mężczyzna jest 280-poziomowym przeciwnikiem, to... 280? Tak. Wybaczcie, teraz myślałem nad odmianą tego słowa. To nie jest jakoś wybitnie ciężki, tak? Widać. W porównaniu do niektórych innych pobratymców, nawet na niższych poziomach jest naprawdę łatwy. Oj, to trochę nie wyszło. Akurat mnie kombem... Akurat to kombo całkiem nieźle akurat weszło we mnie. Natomiast już jest po nim. Teraz go dobijemy, tylko chciałbym jeszcze się tego kusznika pozbyć, który tutaj do mnie pruje od dłuższego czasu. Panie kuszniku, żegnam. Jak jest łatwiej ich naprawdę dobijać. Z drugiej strony troszkę strzał mi brakuje. Przydałoby się, żebyśmy je pozbierali gdzieś. Może akurat jakiś obóz się trafi. Nawet wręcz bym powiedział, że zakładam, iż się trafi. Tam ktoś kogoś prowadzi. Wygląda jakby tam był niewolnik. Ale prawdopodobnie zdążą odjechać, zanim się skończy taka scenka, którą teraz zobaczymy. He took his time. They loved him, and he loved them. They lived freely. Who came to see him for a scrub? Rats have a certain freedom, but they feed on shit. It's a coward's freedom. A Valhalla for the vanquished. Ciekawe. Ja się nie mam teraz czasu za bardzo na analizę jego słów, ale... To jest co najmniej ciekawa informacja, ciekawe słowa. A to jest po prostu pijany, myślę, że to jest jakiś niewolnik. Tajemnicza tabliczka z nożem. Czyżby to był jeden z tych noży, które mieliśmy zebrać, żeby ten jeden skarb odblokować? Możliwe. Natomiast... Coś, co chciałem zobaczyć, to jeszcze były te rozkazy Fulke. W sumie mogłem to przeczytać w poprzednim odcinku, byśmy mieli wtedy... A, plan umocnienia Portchester i to jest wszystko. Dobra, to nieważne. Ja myślę, że może jakbyśmy to przeczytali, to byśmy mieli te 30 minut w poprzednim odcinku, ale okazuje się, że nie. Tak, oczywiście będą się tutaj ukrywać, bo jest to miasto, jest nieufność, Crowella, bo nie wiem, jak oni to dokładnie, chyba Crowella czytali to miejsce. Tam jest chorąży, więc na razie go spróbuję ominąć. Dosyć się do tej chaty tutaj, która jest zaraz obok strumienia biegnącego przez tę wioskę. W sumie bardzo fajny strumień, taki ładny, drobny. Lubię takie strumyczki, muszę wam przyznać. W sensie one to jest takie troszkę urocze, że sobie płynie taki biedny strumyczek mały. O, drzwi zabarykadowane, fajnie. Tutaj nie wejdę. Boku też nie, a od przodu? A od przodu już mogę, dobra. I chodziło tylko o to, że musiałem się tutaj dostać od strony bardziej strzeżonej. A tam jest w ogóle klucz. Ciekawe, dlaczego to jest klucz. Ale na razie mi to chyba bardzo nie boli, bo i tak będziemy przy skarbie zaraz. Znaczy w sumie już jesteśmy, tylko... Może i nie? Czekajcie, potrzebuję pochodni. Jestem O, skarb jest pode mną. Dobra, ale już wiem przynajmniej jak do niego dojść, tylko pochodnio spadnij dobrze. Ale mam tu jeszcze jakąś notkę. A nie, jest jakaś... O, mapa skarbu kolejna.
Dużo w tym Sussexie map skarbów. Zaraz zobaczymy, gdzie się ten kolejny znajduje. List spisany drżącą ręką. Szczur opuścił to miejsce. Zdrajca zagraża bezpieczeństwu naszych ludzi, zmierzając do Winchester, gdzie zamierza donosić i zdradzać. Gdy tylko widzę barwy sasów, od razu się niepokoję, drżąc na myśl o tym, że oto nadeszła moja ostatnia chwila. Na dźwięk... Gdy tylko widzę barwy sasów, od razu się niepokoję, drżąc na myśl o tym, że oto nadeszła moja ostatnia chwila na dźwięk kroków ich przednich butów. Troszkę średnio napisane pod kątem stylistycznym to zdanie jest, muszę przyznać. I też ja pięknie to podsumowałem, też zdaniem, które stylistycznie było tragiczne. Do tego, kto mnie znajdzie, daj mi ostatnie namaszczenie wychylonym kuflem piwa. Matka by tak sobie właśnie życzyła. Okej. Czyli potem był ten klucz, tak? Super. Ja bym chciał tylko zobaczyć, gdzie jest ta osoba, którą miałem tutaj znaleźć. A nie widzę tej trupa, więc... Prawdopodobnie trup ten został już zabrany albo coś. Nie wiem, nieważne. Wyjdźmy stąd na razie. Muszę się wygramolić i spróbujmy odzyskać klucz. Tylko wydaje mi się, że to jest ten gość przed tak jest, przed chatą miał. Właśnie w swoim ekwipunku. Trzeba mu zrobić skryty atak i trzeba go ładnie trafić akurat. By go zabić. Dobrze. Dobra, spróbujmy. O, udało się. Mam szczerze, że nie do końca cały czas pamiętam, jak to zrobić, żeby dobrze trafić. W sensie, to trzeba kliknąć w momencie tego zgładzania. Czy to FK, czy LPM. Wydaje mi się, że LPM, ale cały czas zapominam, bo nie zgładzałem aż tyle, nie zgładziłem jeszcze tylu osób, tych cięższych przeciwników, żeby ogarnąć tę mechanikę tak na stałe, bo też nie była mi jakoś wybitnie potrzebna, muszę przyznać. Dobra, no sobie oświetlmy pochodnią co nieco i dobierzmy się do skrzyni. To jak to do każdego zamka? Przecież jest jeden zamek, ja tego gościa... Chwileczkę, no byłem pewien, że go przeszukałem. Okej, mój błąd. Znaczy 30 razy będę się cofał i latał w kółko. I ostatni idiota. To on miał na pewno ten klucz. A nie. Tylko to kto ma klucz? Be my eyes, Sunan. Nie to, nie kto, a gdzie? Raczej to jest pytanie. I właśnie, myślałem, że to on, bo on był rzeczywiście tutaj ustawiony, ale... No mój błąd. Mój błąd i to bardzo głupi błąd, bo... Jak widać... Ej, to ten gość ma... Ojej, podpaliłem dach. Ojoj. Jak mi przykro. Kolejna płonąca chata. Czy mogę w ten sposób się spuścić i z niego zebrać klucz? Nie. No. Ej, dobra, trudno. Dobijmy pana chorążego. Zabity. Reszta się nami raczej nie przejmuje z tego, co widzę. Albo może i jednak? Dobra, już nie powinni. Oczywiście się podpalę wchodząc na dach, znając życie. Chciałem powiedzieć, że nie mogłem zebrać tego klucza z jakiegoś powodu, z tej perspektywy. Jak się tutaj spuszczę? A, dopiero teraz, okej. Okay. Nie wiem, dlaczego wcześniej mi to się nie wyświetliło. Niemniej, wróćmy tam. Teraz ogarnijmy tę skrzynię. No mój błąd. A, czyli ten... Dobra, ten gość, który się powiesił, to był ten, który napisał list. To dlatego było to, jak ktoś mnie znajdzie, tak? Ojej, głupi ja. Znaczy dopiero teraz nad tym pomyślałem i ej, to ma sens. Tylko, że tak jak mówię, tam był ten inny specjalny przeciwnik. Myślałem, ej, dobra, to o niego chodzi, więc trzeba go zabić. Myślałem, że już przeszukany, to już luz, tam nic się więcej nie stanie. Okazało się, że jest troszeczkę inaczej niż zakładałem. Kurczę, cały czas prena to południe. Więc chyba zrobimy po prostu tak, odbijemy tutaj. Potem pójdziemy, zrobimy tego zwiadowcę z tego punktu widokowego po prostu. Tak będzie najłatwiej. Pójdę jeszcze te 4 punkty zrobić. Jak już tutaj jestem, bo... Nie wiem, czy tutaj wrócimy. W tę okolicę. A nawet jeśli, to... No nie ma tutaj za bardzo punktu widokowego znowu, żeby to ogarnąć. Więc gdybyśmy mieli... Żeby się tutaj szybko przenieść i ogarnąć po prostu te punkty. Więc gdybyśmy nawet mieli misję główną i nagle by nas wyrzuciło gdzieś nie wiadomo gdzie. Z tej okolicy, no to troszeczkę słabo to by wyglądało potem, bo znowu bym się musiał wracać. Więc skoro już jestem w okolicy, jak jest tam te 300 metrów do punktu, to już skoczę się i załatwię tę sprawę.
To nie jest jakieś bardzo wybitnie wymagające, jak wiecie, czasowo też nie powinniśmy jakoś bardzo tutaj na tym cierpieć. A z drugiej strony wiecie, że ja chcę też tę grę przechodzić na w miarę wysoki poziom. O! Proszę bardzo, kamyczki. Nasze ulubione. Ostatnio akurat czytałem gdzieś artykuł o gościu, który... Sound of stones falling upon stones is nice. They click and clack so well. I prefer them as skipping stones. The wish and sploosh. Watch. Sigurd, stop that. Did you see that? How far it went? A giant's arm I have. The strength of the gods. That was mine. You know better than to take what is not yours, Sigurd. Must I tell your father how badly you behaved today? Say what you like. He would not believe you. He would. And then he would pitch you into the sea and invite me to drink in his hall. Be warned. Ciekawa rozmowa tutaj była. Pomiędzy, jak słyszeliście, nasz bohater, znaczy osoba, która odgrywała naszego głównego bohatera. Która odgrywa, przepraszam, aktor głosowy, który gra naszego Eivora, był tutaj inną troszkę osobą. Ja zastanawiam się, jak to dokładnie ustawić. Wracając, niedawno czytałem artykuł, trafiłem gdzieś tam w internecie, o osobie, która właśnie tworzy tego typu rzeźby. I to było dla mnie takim małym zaskoczeniem, ale z drugiej strony było bardzo spoko. Bo naprawdę niektóre jego kreacje były niesamowite. Dobrze, ale udało się. Zatwierdźmy to. Powiem wam, że czasami się znam, jak to stoi, ale ważne, że stoi, tak? Ważne, że działa. No i dobra, kolejna tajemnica załatwiona, punkcik umiejętności, hura. Troszkę posłuchaliśmy sobie, jak było tam powiedziane. Te mini historie poznaliśmy. Ja chcę rozwijać Coachan teraz. Wolałbym jednak to uzupełnienie prowiantu, to by mnie bardziej jarało. Muszę przyznać, chociaż pewnie znając życie i tak ostatecznie rozwinę sobie nie to, co trzeba. Przez przypadek, bo zapomnę o tym, że chciałem sobie rozwinąć prowiant. Mam nadzieję, że nie. Ale mniejsza o to, ważne jest złoto, wyruszamy dalej na południe. Aha, to fajnie, świetnie odbiłem, ja wiem, nie musicie mi tego mówić. Świetnie odbiłem i do dobrego punktu poleciałem, pobiegłem w sumie, posfałowałem. No cóż, czasami mi się zdarza nawet walnąć taką głupotę, ale... Jeśli już się to zdarzyło, no to jedźmy tak, żeby to miało jak najwięcej rąk i nóg i żeby jak najszybciej to też zakończyć. A, i tutaj muszę jakoś wpłynąć do środka, rozumiem. Jak najszybciej to skończyć i nie zmarnować po prostu takiej ilości czasu. Okej, widzę, co tutaj będzie trzeba zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko znowu potrzebuję oliwy. Sunanku. Sunanku, mój drogi. Gdzie jest oliwa? To by mnie interesowało najbardziej. Aktualnie tej żadnej nie widzę. Już chciałem powiedzieć, że ej, może trzeba przejść za jakieś kolumny, tak? Bo cały czas mam jakieś takie to złe przyzwyczajenie z... Chyba nic, chyba nie znaję tego Sunanem. Mam to złe przyzwyczajenie z... Znaczy złe, no może i nawet dobre. Przyzwyczajenie z... Jak się nazywało tamto miejsce? Może w tym obozie wydaje mi się, że może być ta oliwa. Szukam nazwy. Z Jotunheimu, gdzie trzeba było pomiędzy właśnie tymi drzewami czy palami się przenieść, powiedzmy poniekąd, zrzucić iluzję i właśnie wejść w ten kolorowy świat na przykład. Albo wręcz przeciwnie, wejść właśnie w iluzję. Może to było właśnie wejście w iluzję, a nie zejście z niej. Czy usunięcie jej. Dobra, czekajcie. Odsunę się jeszcze kawałek, bo ja wiem, że mam talent do podpalania się. Nawet jeśli na dole jest tam woda, to i tak ja pewnie się spalę. I można nurkować i zebrać nasz artefakt. Pewnie maskę kolejną, znając życie. Podoba mi się to, że... Zobaczcie, jak rzuciliśmy olej, to on rzeczywiście się w tej wodzie jakby rozprzestrzenia, tak? Rzeczywiście jest ta... To nie była dyfuzja. Zapomniałem nazwy procesu. W każdym razie no jest rzeczywiście może nie tyle rozpuszczony, co miesza się z nią, ale olej z tego, co kojarzę, jak dobrze pamiętam z moich sesji dedykowych, bo tam też się zastanawialiśmy, jako że tak, znowu będę nawiązywał do moich sesji dedykowych. Tam ogólnie dużo paliliśmy potworów i zastanawialiśmy się, czy olej się i nafta unoszą się na wodzie i sprawdzaliśmy takie rzeczy. I ten olej ostatecznie powinien się właśnie chyba unosić, jak dobrze kojarzę. Wow.
Okej, okay, zastanawiam się, co to było, a to jest po prostu kolejny z tych fragmentów śmiesznych zepsutych anomalii, które są zepsute w świecie. O jest tak, anomalii, o jest, wyobrażam sobie ten mem, gdzie jest ten taki chat guy, chyba tak się to nazywało, tak się to czytało, i ten taki, taki słabszy jakby, niby. I anomalie w Stalkerze, anomalie w Assassin's Creed, tak? Hey, it's Sean here. Bex is trying to cook up a trace of some kind, hoping to find out where this raw data is coming from. It's not in Eivor's DNA, is it? Can't be. Feels too deliberate. Like someone wants you to see it. Mam, że... Ej, to jest fajne. W sensie, ta część parkouru była fajna. Z tym zjazdem. Ej, ja chcę takiego więcej. Ja chcę tego więcej. Ej, to będzie super, jak będzie więcej zjazdów. Hop. Ej, bardzo mi się... Ten parkour mi się mega podoba. Już mnie przekonał do siebie. Porównując do wielu innych. Bez mniej tej zabawy z tymi śmiesznymi właśnie strukturami. Dobra, ona jest cały czas tutaj włączona, bo miałem wrażenie, że jest wyłączona, jest wręcz przeciwnie. Zagrożenia powodują desynchronizację. Czemu się to w ogóle cały czas pojawia? Dlatego, że dawno nie grałem tych rzeczy? Możliwe. Okej, i teraz muszę się dostać tam. Na razie, aby przenieść znowu ten promień światła. Mówię, bardziej mi się podoba to, co jest tutaj. Jest rzeczywiście bardziej nastawione na zręczność, aniżeli na... na ten parkour per se. Ojoj, to może być ciężkie. Ja tutaj tak patrzę. I udało się. Uff. Ej, to jest świetne. Mnie się mega podoba to, jak mówię, ten parkour. To jest to, do czego chciałbym jeszcze wracać. Bardzo przyjemnie tutaj jeździ i bawi. I to jest taka odskocznia, bo mało mamy możliwości. Może to właśnie dlatego, że mało mamy możliwości w tym samym parkurze właśnie zjazdu takiego, jak troszeczkę było w chociażby grach z serii Uncharted. Ojoj, się głupio walnąłem. Ojej, czekajcie, bo widzicie, ja mam zaburzoną perspektywę. Dobra, teraz jest dobrze. No, się udało. Powiem wam, że czasami mam wrażenie, że to już, jakby ja przez to przechodzę, ja już jestem w tym, to mnie powinno zranić, po czym takie, ojej, to było w zupełnie innym miejscu. Nie wiem, nie wiem, czy nie umiem sobie tego przestrzeni wyobrazić, ale mam takie wrażenie, że czasami po prostu niektóre rzeczy są zupełnie w innych miejscach niż ja zakładam, czy niż ja to widzę. Albo że są dalej, albo że są bliżej, o to mi chodzi przede wszystkim. Prawie. Or passage of time. And yet, you are with me, and I with you, and together, we will endure. Powiem szczerze, to było troszkę dziwne. Jeśli ten spadek, że on mnie tutaj zabił, na dobrą sprawę. Dobra, ale wydaje mi się, że trzeba troszeczkę inaczej to rozegrać. Właśnie chciałem wrócić do góry. Będąc szczerym. Nie mam możliwości tutaj pójść do góry. Okej. Okay. Bym musiał coś zrobić z tym promieniem światła? Może jednak mam się wspiąć tam i doskoczyć z jakiegoś powodu? Nie, no nie. Ja mam teraz derpa. Autentycznie mam derpa, bo nie widzę... Nie widzę możliwości na to, jak miałbym tam... udać. Ojej, bo to jest ruchome. Znaczy, kiedy nie używam tego. Nie. Właśnie. Dobra, tylko jak mogę teraz onlować to? Czy może właśnie o to chodziło? Wiecie, bo ja teraz sam już nie ogarniam. Okej,
pierwszy raz chyba się spotkam z tą mechaniką tutaj, że przedmioty, jeśli nie są podświetlone z tych, właśnie, które możemy użyć, na które możemy użyć. Bex, any progress? Nothing yet. Wiązki światła. Whoever put these here made a surgical incision into our server. They dumped this data and backed out before anyone noticed. Żeby się poruszały. That's how Rebecca describes our wedding night, which I find rude. Hastings, get off the mic. Aha, czyli oni się pobrali, ciekawe. Chciałem powiedzieć, że pierwszy raz się zderzamy z mechaniką, gdzie te rzeczy poruszają się w momencie, kiedy nie są podświetlone te klocki, na które można użyć tego laser beama. Znaczy nie laser beama, tylko light beama, czy jakkolwiek chcecie to inaczej nazwać, nieważne. Interakcja, moi drodzy, z tymi danymi. Okej, okay, mieliśmy znowu kolejny przebłysk w kontekście tych pradawnych. Ciekawie. Dobra, ale to jest wszystko w tym miejscu. Anomalia ogarnięta. 7 sióstr. A, okej, okay, czyli nazwy anomalii też nam mogą sporo powiedzieć. Na przykład tutaj było 7 sióstr. To były chyba te osoby, które siedziały przy stole. Powiem wam, że tak jak ten przebłysk potrwał no parę sekund, to... Nawet nie byłem pewien, znaczy nie byłem pewien płci tych postaci, bo to było takie, są jakieś postaci, tak? Kto to jest? Dlaczego? Jak mówiłem, miałem zupełnie inne rzeczy, na których chciałem się skupić. W ogóle ich aparycja, wydaje mi się, że, znaczy tak jak mówię, z tych przebłysków, które mi się gdzieś tutaj pokazują, wydaje się bardzo taka uniwersalna, w sensie, że to była taka rozwinięta rasa, która... Była bardzo... jakby ich ciała były bardzo takie... powiedzieć uniwersalne, ale bardzo ujednolicone? Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, nieważne. Nie będę się na tym bardzo skupiał. Co tutaj potrzebuję? 50 skóry? A, dobra. Luz. 50 skór. Dobrze, że widzicie, nie ulepszyłem tego. Tak to mógłbym mieć problem z tym, żeby mieć te 50 skór przy sobie właśnie. To nie jest jakaś tam wielka kwota. I dostajemy pewnie jakieś małe błogosławieństwo, czyż nie? Tak jest. Okej. Więc skoro to zrobiliśmy, ołtarz świętego Leonarda zakończony. Mamy umiejętności, pewnie jakiś punkcik albo dwa, znowu. Jeden punkt. A, to pewnie przez kamyczki. Nie rozdałem tego jeszcze. A teraz, jako że tutaj wyczyściliśmy wszystko, ten obszar sobie zostawiam na później, na dużo, dużo później. Szczególnie, że to jest jakaś kryjówka, tak? Więc zakładam, że tutaj może po prostu się... No, wiecie, tam jest kryjówka. Co może się tam znajdować? Zakładam, że tam będzie właśnie fulkę. Więc i tak tam pójdziemy. I tak tam znajdziemy coś nowego. Ja mam nadzieję, że tej Zigur się już znajdzie i że on przeżyje, tak jak mówiłem, bo jeśli nie, to będzie słabo. No i romans z jego żoną wtedy byłby bardzo... Powiem wam, że tak, że gdybyśmy romansowali jeszcze z jego żoną, to najgorsze. Mam wrażenie, że wtedy byśmy mieli jeszcze większy problem, w sensie byłoby to jeszcze bardziej podejrzane. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, nie chcemy go uratować, bo mamy romans z jego żoną. Bo widzieliście, że mogliśmy coś takiego zrobić. I to było takie, nie chcemy go uratować, żeby jego żona była z nami, tak? Czy coś tego typu. To mogło być. Ja bym się nie zdziwił, jeśli to byłaby argumentacja na przykład Daga wtedy. Albo ludzi po prostu w Kluczej Przystani. Chodź tutaj, mój drogi koniku. I najpierw jedziemy, tak jak widzicie, do pana zwiadowcy, a następnie przeniesiemy się jeszcze tam do tego skarbu, który jest 500 metrów od nas. A co dalej? Zobaczymy. Po prostu pewnie wrócimy do miejsca, gdzie dostaliśmy w ogóle całą misję naszą. Wydaje mi się, że to będzie gdzieś zaraz przed nami, ten pan zwiadowca. Zobaczmy mapę. No, obok. Gdzieś tutaj. Czyżby to było to obozowisko właśnie? Zwiadowców? Tak jest. Patrzcie, nawet jakoś trzeba było wybitnie nagrzebać za nimi. Chcemy zwiadowcę chyba najpierw dobić, co? Tak jest, bo to jest kucznik. Chyba leży. Oni nawet nie wiedzą, gdzie jestem, to jest piękne. O nie, może zobaczyli mnie w końcu, wow. Niesamowite.
Ile pani je omanie? No inaczej. Pewnie zdążysz mnie walnąć. I żegnam. Prosto, łatwo, przyjemnie. A, patrzcie, to była w ogóle oliwa. Że właśnie trafiłem owce, ojej, przepraszam. Biedna owca. Przeszukajmy tego gościa jednego, bo że to jest możliwość. Zawsze jakieś pieniążki będą, czy jakieś inne pierdoły. Chyba oliwa rozbita, można było tutaj to wszystko wysadzić i to byłoby... Znaczy, pytanie, czy by ich to zabiło, nie jestem pewien. Bassem i Guthrum will be waiting in the woods east of Porchester. A, z tego co widzę, to i tak oni w Porchester czekają, czyli... Czyli to jest i tak przed nami, czyli nie będziemy musieli się wracać. Dobra, spoko. To bardzo fajnie. Bo dzięki temu jeszcze zrobimy skarb i może do nich pojedziemy. Tylko pytanie, czy... Wydaje mi się, że już kolejna rzecz, którą zrobimy, to będzie atak na Porchester. A wiem, że to troszkę zajmuje. A nie chciałbym, tak jak wiecie, przedłużać specjalnie odcinka. Staram się teraz coraz bardziej ściśle trzymać tych 30 minut, albo przynajmniej ściślej niż normalnie, ze względu na właśnie braki w czasie, czy też braki w moich możliwościach. I must be careful now. Zresztą może inaczej, ze względu na ilość obowiązków, które mam teraz. On też... Pięknie poszło. Stąd też właśnie tutaj, jak mówię, to moje podejście. Tutaj zejdziemy bez problemu i powinniśmy mieć już zaraz skarb obok siebie. Tak, poszło bez większego problemu. Jeden, drugi. Jest Maria, co za goście w ogóle. A, skarb się znajduje przy jednym z przeciwników, co ciekawe. A, no nie zabiłem go. Chorąży. A kto kierowcą był? Eivor. Ktoś. Kto woźnicą był, to by bardziej pasowało do tych czasów. Zabijmy gościa. Halo? Bo ja użyłem strzału dobijającego, okej. Okay. Zapomniałem, że mam coś takiego. Muszę wam przyznać, że totalnie zapomniałem, że coś takiego w ogóle istnieje. Ja sobie to rozwinąłem i mówię, zapomniałem zupełnie. To jest umiejętność, z której chyba pierwszy raz skorzystałem przez przypadek teraz. Autentycznie. Dobra, ale mamy to. Czy skarb znaleziony? Niby tak, ale mi się nie wyświetlił. Czekajcie, chcę się upewnić na 100%. Tak jest. Okej. Okay. To w takim razie, moi drodzy, jeszcze pojedziemy do Porchester. To by się przydało pójść... A patrz, to jest kolejna... Czekajcie. Może też to byłoby warto zrobić, bo widzę, że tutaj jest właśnie możliwość obniżenia tej zapory. A mam jeszcze chwilkę. Więc zaryzykuję zrobienie tego. Tam jeden gość się tam rzuca, bo widzę, że zauważył ciało, ale wiele mu to nie da. A tutaj można to zrobić bardzo łatwo, nie trzeba nawet tam wchodzić. Tylko co widzę. Pum. Zapora niszczona. I można się udać, jak mówiłem, dalej. Właśnie, czym były te zapory? Bo tak widzę, to jest po prostu łańcuch, tak? Czyli on zagradza po prostu łodziom, które tutaj płynęły, dostęp? Czy trzeba było zdejmować na przykład właśnie maszt? No ja tak to rozumiem, że na tej zasadzie to działało. Jako takiego swoistego rodzaju... nie tyle tama, bo tama by również powodowała, że z jednej strony by zbierała woda, ale... Bardziej jako taka, no mówię, zapora, coś w stylu takiej kolczatki, tylko że na miarę wodnej. O, tak, wodna kolczatka, to jest chyba dobre porównanie. Przepraszam, no może troszkę głupio to brzmi, ale sami rozumiecie pewnie, co mam na myśli. Chyba mam nasz obóz, tak jest. Chciałem posłuchać, co tam Bassem akurat powie, a nie zdążył dokończyć. The scouts are dead and you're safely encamped. I told you this would work. Time will tell. Any eye that saw you has been dimmed by death. You are not short on confidence. That much is clear. Tak. Myślę, że nie ma co mi trężyć. Mam bardziej naglące informacje. I found something of interest on one of the scouts. Fulke has news of Croydon's fall. She's gathering men and supplies, perhaps to weather a siege. If she is allowed to dig in at Porchester, it might be months before we can get Sigurd out. Do you still say I'm reckless in my haste, Guthrum?
Saxons! Saxons from the west! I say your haste has put us squarely in the shit. Fulke was forewarned. There must have been more scouts than we knew of. What's done is done. Save your breath for the fight. Ej, to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Zobaczcie, ile to jest przeciwników, nie? Rzeczywiście to jest taka większa walka. No, tego liczyłem na to. Ksiądz naprawdę chciałem, żeby w tej grze się nam zdarzyła taka naprawdę spora grupa przeciwników, gdzie będziemy musieli rzeczywiście walczyć z wrogą. No, armią na dobrą sprawę. Bo to jest wroga, no, może nie armia, ale jakiś tam większy oddział na pewno. To nie jest jakaś tam mała armijka, tak? Trzymała ich ilość. No, zaczynają uciekać, tak? A co nie dostał? Leży. Powiem wam szczerze, że nie było ich wcale dużo. To jest coś, co muszę przyznać. We kill them here, or behind the walls of Porchester. Either way, they die. To prawda, tylko że z drugiej strony, no nie do końca fajnie, jak nam tutaj weszli, prawda, bo jesteśmy niechronieni. A z drugiej strony, taki atak, pomimo że był zaskoczeniem, tak, my byliśmy na tyle przygotowani, że mam wrażenie, że stracimy tutaj mniej ludzi, niż gdybyśmy się bili z taką samą ilością przeciwników. Właśnie w Porchester. Jeszcze harcownik jeden, dobra, leży. Jeszcze dwaj przeciwnicy gdzieś z tyłu. Widzę, że głównie kto przeżył, to kto nas tutaj atakuje, to są właśnie te takie jednostki nieco silniejsze, tak? Akurat mi przerwał moje combo, chciałem tego gościa dobić, jak leżał na ziemi. The Saxon falter! Mówiłem, że te głównie nas atakują takie silniejsze jednostki, a reszta już wróciła się, w sensie ci najbardziej podstawowi przeciwnicy, jeśli można ich tak nazwać. Dobra, poszło. Tutaj jeszcze się właśnie kłuką. Widzę, że parę ludzi na pewno stracimy też, mimo wszystko. Zabawnie to wygląda, że niektórzy tutaj w ogóle się nie biją, tak? Stoją przed sobą i to jest wszystko. Dosłownie. Dobici. Jeszcze ścigamy paru sasów. Na razie to nas nie wpakuje, że oni celowo nie wysłali jakichś tych słabych oddziałów, które miały się potem wycofać. I nie wpakuje nas w kolejną zasadzkę. Powiem, że dobra, przedłużyłem odcinek, no i tak. I to tyle z mojego ściślejszego otrzymania się tego, tak? You dogs! Back to Porchester! They flee like rabbits! Then we chase them like hounds! That ugly bastard's head is mine! Not if I get there first, Slowars! Leave him! The day is already won! Co za goście, no po prostu... Idioci. Przepraszam, ale to są idioci. To co ci dwaj zrobili, to był idiotyzm. Wreszcie, że będzie walka z bossem, tak jest? Tak, champion Fulke. W ogóle został nazwany Herosem Fulke. W jednym z... Czy w dialogu. Ej, to ciekawie teraz działa. If Sigurd dies today, I will find your corpse and piss on it. Ciekawie działa teraz nasza trucizna. Zobaczcie, jak ją rozpylamy, to automatycznie jest przeciwnik po części już otruty. You bear your false deities like a plague to this land. But you know nothing of those who truly decide our fate. I decide your fate today, Saxon. I am ready for my final journey. Let me see what lies beyond. Nie uważam, że powinien nieść wiadomość Fulke, tym bardziej, że sam chce zginąć i uważa to za pewnie chwalebne poniekąd, więc... When you see your god, tell him I sent you. Więc uważam, że to miało sens. W sensie, no...
Nie, nie widzę potrzeby darowania mu życia, skoro sam chciał umrzeć ostatecznie, tak? No uważam, że to jest chwalebne i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Tyle? Nie. No breath within him. Gods, I've never seen the raucous bastard so quiet. You are wounded, Broder. Let me bear your brothers if I can. Oni obaj zginęli. Co za typy. W sensie naprawdę autentycznie. No, jak mam ich nazwać inaczej niż idiotami? No sami się rzucili przed szereg w ogóle. No. Przepraszam, ale ja nie mam żadnych takich. Nie czuję takiego żalu. To nie jest to, co było odczuwane przy Czołulfie. Dalej, no po prostu dwaj się rzucili jak idioci przed szereg do gościa, który tylko stał. Przecież. To jest. No. To jest. Scenariusz na śmierć. Sami sobie to na dobrą sprawę zgotowali. Przepraszam, ale to trzeba to przyznać. Reckless stripling! I warned you the risk was too great! Peace, Guthrum. It is Fulke who merits your wrath, not Eivor. You have not seen the half of my wrath. How many of my men now lie dead on account of this glory hoarder? Kilku? Dobra, wezmę winę na siebie, bo na dobrą sprawę to mieliśmy się zająć zwiadowcami, więc... No wezmę to na siebie, tak? Jakby... To ja też chciałem pośpiechu, tak? Ja chciałem ratować Sigurda. Więc ostatecznie wszystkie te ofiary, które pójdą przez to, że... Znaczy, które zostaną... Osoby, które zostaną poświęcone... Przed przybyciem tych naszych posiłków, no są na dobrą sprawę naszą po części winą. Może nie wszystkie, ale no część na pewno, tak? Bo idziemy dużo słabszym oddziałem na szturm. Many have died, my friend here among them. The fault is mine. Knowing that is shame enough. Small comfort that is to the dead. What happened here? Uba, Soma, you come at a black hour. And too late to bloody our blades. More's to pity. I hope to take Porchester with this one, but Fulk is forewarned now. I have no more appetite for this. I will go west. Go then, but know you leave me in a time of need. What you need is to swallow your pride, raven feeder. Listen to wiser heads than yours. Eivor. Wysłucham go. Jakby ja jestem zawsze otwarty, tak samo myślę, że tę postać stworzę. Otwarty na krytykę. I nawet jeśli z tym nie zgodzę, to chociaż go wysłucham. I will hear you, Guthrum Saxonbane, if you wish to speak your peace. You want your jarl back? You must be cold as frost. Bravery is your enemy as often as your friend. We do not dash ourselves against hopeless courses. We arrive unexpected, strike swift, gather your allies, pick your moment. Then, and only then, you crush them. You can triumph yet. Go with the wisdom of Odin, the power of Thor, the wit of Freya. Go and find your brother. Troszeczkę się z nim nie zgodzę, bo jest różnica pomiędzy odwagą a głupotą. Pomiędzy nimi jest bardzo cienka linia. To prawda. W sensie to prawda. Z drugiej strony no, czas nas nagli, tak, więc cóż. W ogóle miałem sobie 30 minut, a widzicie, myślałem, że ta rozmowa nie potrwa aż tak długo, to już później. Myślałem, że będzie, wiecie, jeszcze jakiś taki czas, gdzie będę mógł sobie zakończyć, natomiast no, wychodzi na to, że będziemy musieli jeszcze tutaj troszkę pogadać. I heard and heeded. I'm not too proud to admit my mistake. Then there is wisdom in you as well. We will wait for our allies before the final attack. Until then, we have work to do. First, we need a new camp. The Saxons think we have retreated, but we will draw even closer. Here. Arrive unexpected. Erki, Stow, ride there ahead of me. Together, we will bring them down. It brings me no pleasure to fight my own people, but a debt is a debt. We will leave immediately. Besides, they're men of Wessex, Alfred's folk, no brothers of yours. After that, we should strike at Fulke's supplies all across Suffolk. Yes. If she is allowed to dig in at Porchester, we will lose our chance to rescue Sigurd.
The letter I found on the scout mentioned Bridgeworth, Guildford, and Crowley. They produce weapons in Crowley, food in Guildford. Bridgeworth is a stronghold. Many Saxon swords there. Uba, I need your axe arm at Guildford. Soma, you and your men will aid me in Crowley. Count on us. I will go to Bridgeworth and take a measure of things there. Good. I will join you after I've dealt with the Saxon camp. A lion's heart and a crow's cunning. Guthrum judged you too swiftly. We have work to do. Let's be about it. I w tym miejscu pewnie zakończymy. No i widzicie, miałem zrobić pół godziny, wyszło 40 minut. Hura! Typowy lipek, tak? Dobra, moi drodzy, udało się. Soma and Uba, I apologize. I would have liked to offer better welcome after your long journey. I'm only sorry we could not be here sooner. We'll need a short while to organize the men. Then we'll set off as soon as we're able. Ja co jeszcze zaraz jakieś pogadanie z nimi. W sensie, no wiem, że to będzie znowu przedłużenie, ale już, jeśli jeszcze jest to możliwe, to pogadajmy chociaż. Uba Ragnarsson, it puts me at ease to see you here. Welcome. Eivor Wolfkiss tempts me with a swipe at Wessex. Who am I to resist? Here we might finish the work your father began a decade back. Are you ready? More than ready. I am hungry. Okej. Okay. Jeszcze mamy Ubę. Now here is a welcome face. Soma. Napisałem Sobę. Jest to Uba. Mam Somę teraz jeszcze. We thrive, just as we did our first year. And I have you to thank for that. The risk I took was far less than you are taking now. I thank you for heeding my call. An oath is an oath, Eivor. Silver gilded and iron clad. Miło sobie z jednej z sojuszników, którzy rzeczywiście chcą nam pomóc. Jeszcze mamy naszego Brodyra. Tak dobrze mówię? What Brodera, przepraszam. What I would give to be there when he appears in Odin's hall. Old One Eye will have his hands full tonight. But I cannot let my brother lie forgotten in unknown soil. I must take him home. Bury him with what finery I can muster. I understand. May Freya watch your way, Brodyr. Until we meet again. Aye. Until then. To ma sens. Że on odejdzie, nie będzie nam w stanie pomóc. Ale dobrze, moi drodzy. Rozwinę jeszcze szybko umiejętności przed końcem. Żeby tylko zobaczyć, co tutaj mamy do rzucenia. Pum, 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 pum. Południe już jest zrobione, więc lecimy w kolejne dwie umiejętności, byle jakie. No i tyle. Na tym bym zakończył. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, padnijcie na Discorda albo zostańcie patronami na Patronite. Gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. Muszę wam przyznać, że to jest całkiem przyjemne miejsce. W sensie, to jak je tutaj zwiedzamy i tak dalej, jest... Fajnie się tutaj to rozgrywa, jest to dosyć szybkie, przyjemne. Pomijając parkour, który mnie tutaj wkurzył, ale ogółem cały Sussex i Wessex, znaczy Sussex, Wessex, to jest, po prostu nazywa się Sussex. Jest to bardzo przyjemne miejsce, natomiast wydaje mi się, że w następnym odcinku, zanim jeszcze wyruszymy w stronę tutaj Worcester, znaczy kurczę, no nie, cały czas mi ta kryjówka, nie. Pojedziemy jednak do Porchester, przynajmniej mam nadzieję, że nie zapomnę o tym. I dopiero wrócimy do tej kryjówki, dlatego że wydaje mi się, że i tak stąd odbijemy tutaj. I to będzie miało więcej sensu. I później zrobimy te kopalnie, a nawet jeśli nie, to tutaj mamy i tak punkt szybkiej podróży, dlatego się tak bardzo nie martwię. Dlatego też, widzicie, mówiłem, najpierw zrobiłem to miejsce, bo tutaj po prostu nie ma żadnej możliwości przeniesienia się na szybko. Dobrze, ale na tym zakończymy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, padnijcie na Discord, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. I do zobaczenia już za dwa dni w kolejnym odcinku Assassin's Creed. Valhalla. Na razie.